podzielić radością pracy nad tą wystawą. Okazuje się, że te prądy modernizacyjne, które również dzisiaj nam są potrzebne, związane z ekologią, z emancypacją, z prawami kobiet, z działalnością społeczną, działy się tutaj też między rokiem 18 i 39. I muszę powiedzieć, że razem z Beatą Żurawską, kiedy myślałyśmy o tym, jak można po prostu zaistnieć w kontekście lokalnym, co można zrobić, bardzo się ucieszyłyśmy taką myślą, że można będzie pracować nad wystawą sweterów, bo stało się to też taką refleksją nad tym, czym było mi może być dzisiaj i jakie inspiracje możemy czerpać z tego, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym. W czasach to dwudziestolecia właśnie działalność na sweterów była najbardziej intensywna.